Ludzki organizm jest niewyobrażalnie skomplikowany. Setki kości, tysiące zakończeń nerwowych i miliardy neuronów żyjących w naszym mózgu. To wszystko sprawia, że jesteśmy wyjątkową rasą. Tak ogromna sieć narządów nie pozostaje bez skazy i często posiada lub inicjuje różne anomalie w sferze zarówno fizycznej, jak i psychicznej. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka z nich. Zapraszam Was na 5 najdziwniejszych chorób psychicznych. Zespół Ekboma. Ludzie z tym schorzeniem cechuje błędne, często niemal szaleńcze przekonanie, że są oni zarażeni pasożytem. Stan ten często powodowany jest przez nadużywanie wszelkiego rodzaju używek, jak papierosy, alkohol czy narkotyki. Ofiary takiej choroby często nałogowo odwiedzają dermatologów, by ci dokładnie przebadali ich ciało w poszukiwaniu wszelkiego rodzaju pasożytów. Zespół Fregoliego. To dosyć dziwna choroba, zazwyczaj związana z innym, częściej występującym schorzeniem, zwanym urojeniem prześladowczym. Osoba chora jest święcie przekonana, że wszyscy ludzie, którzy ją otaczają, to tak naprawdę ta sama osoba, która zmienia na bieżąco swój wizerunek. Apotemnofilia. Totalnie dziwna choroba, nazwana tak ze względu na swoje nietypowe zaburzenia. Polega na odczuwaniu seksualnego podniecenia podczas oglądania lub dotykania utraconych kończyn. Ekstremalnie rzadka choroba przejawia się również samą chęcią amputacji jednej z kończyn, co odzwierciedla totalne szaleństwo. Hybrystofilia. Znacznie częściej występująca u kobiet niż u mężczyzn. Choroba przejawia się darzeniem sympatią, a nawet popędem seksualnym osoby, które w przeszłości dokonały brutalnych zbrodni, takich jak gwałt czy zabójstwo. Osoby takie często czują satysfakcję, kiedy są manipulowane, okłamywane lub zmuszane do jakichś rzeczy. Zespół Cotarda. To ekstremalnie rzadka choroba psychiczna, w której pacjenci są przeświadczeni o swojej nieśmiertelności. Przejawia się ona często zwiększoną odpornością na ból i skłonnościami masochistycznymi. Co ciekawe, w niektórych przypadkach chorzy uważają, że ich ciało jest całkowicie pozbawione krwi, a oni sami wyglądają jak zombie, co często wiąże się z dziwnym zachowaniem w społeczeństwie. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach, czy mieliście pojęcie o któryś z tych chorób. Nie zapomnijcie o sprawdzeniu filmu na Ciekawych Świata oraz zostawieniu suba i łapki. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!